Siema internet, tutaj szaman z ekipy To Jak Otnę. Po drugiej stronie kamery, jak zawsze, niepokonany Bart. Siemasz Bart. Siema. Dzisiaj rozpoczniemy pierwszy z filmów, które będą prowadzić do wydarzeń znanych nam z serii gier Baldur's Gate. Abyśmy mogli sięgnąć aż tak daleko, musimy porozmawiać o Yergalu, jednym z dawnych bogów śmierci, zwanym Panem Końca Wszechrzeczy, który obecnie znany jest jako seneszal obecnego boga śmierci Kelemvora, Pana Śmierci. Yergal jest starożytnym bytem, o wiele starszym niż większość bóstw w Faerunie. Jeszcze w czasach Netherilu był jedynym większym bóstwem, któremu podlegały domeny śmierci, mordu i nienawiści. Z tego też powodu, ponieważ ostatecznie wszyscy trafiali do jego władztwa, przez eony stał się potężniejszy niż inni bogowie. Ponieważ nic nie było już dla niego wyzwaniem, wielce znudził go ten fakt i gdy nadarzyła się sposobność, postanowił zrezygnować ze swej potęgi. A sposobność nadarzyła się, gdy trzech potężnych śmiertelników, o których mowa będzie w innych filmach, Baal, Bane i Myrkul, zwanych później jako Martwa Trójka, postanowiła rzucić mu wyzwanie, gdyż pragnęli jego mocy. Dlatego też przemierzali krainy, wzdłuż i wszerz, zdobywając coraz to większą potęgę, stawiając za każdym razem czoła strasznym wyzwaniom, z każdego starcia zaś wychodzili bez najmniejszego szwanku. To właśnie za sprawą Yergala podczas jednej z wypraw w ręce Bane'a wpadł potężny artefakt, sztylet Yatimana. Artefakt ten mógł powstać dzięki temu, że 39 członków kultu Yatimana musiało złożyć swe żywoty w ofierze. W owym czasie istniało 7 zaginionych bogów. Garagos, władca wszelkiej broni, Gaundandar, pan śluzów, wspomniany Yergal, pan końca wszechrzeczy, Moander, pan zgnilizdy, Savras, wszystko widzący, Sylvanus, ojciec dębów i Borem z jeziora wrzącego błota. Z pomocą sztyletu Yatimana Baal i Myrkul zabili Borema, po którym pozostało jedynie jego serce. Udało mi się wchłonąć część esencji martwego bóstwa, co jeszcze bardziej zwiększyło ich potęgę. Jednakże ich ambicja pozostała niezaspokojona. Dlatego też wybrali się w podróż planarną, aż dotarli na szare pustkowia, do sfery najnikczemniejszego zła, gdzie toczą się najstraszliwsze bitwy wojny krwi, odwiecznego konfliktu między diabłami i demonami. Tam też bohaterowie mieli nadzieję odkryć zamek z kości, gdzie na kościanym tronie zasiadał Yergal. Pokonawszy legiony szkieletów, hordy zombie, tabuny bezcielesnych nieumarłych i sporą grupę liczy, dotarli do strasznego pałacu. Tutaj też doszło do pierwszej swady między nimi, ponieważ każdy z nich miał nadzieję zasiąść na tronie, a żaden nie miał ochoty ustępować. Ku ich zdziwieniu Yergal, znudzony potęgą i niemal nieskończoną władzą, zszedł z kościanego tronu i zadał pytanie, który z was rządzić będzie? Trzej dawni towarzysze starli się ze sobą, zaś walka ich w nieskończoność zdawała się ciągnąć, a żaden z nich nie potrafił zdobyć przewagi. Yergal obserwował bój z obojętnością, zaś gdy dostrzegł, że trzej śmiałkowie prędzej padną z wyczerpania niż rozstrzygną spór, postanowił wziąć inicjatywę w swoje ręce i zaproponował podzielenie swojej domeny między nich. Gdy ci przystali na jego propozycję, Yergal wziął czaszki trzech swoich najpotężniejszych liczy, wręczył je śmiałkom, by nimi cisnęli, zaś ta, która potoczy się dalej, wskaże zwycięzcę. Wtedy do konkursu dołączył czwarty zawodnik, Malar, pan bestii, który pognał za czaszkami, by grę przerwać i samemu sił w konkursie spróbować. Gdy Martwa Trójka dostrzegła przybycie intruza, wróciła do walki między sobą, widząc, że inaczej konfliktu wygrać się nie da. Sprytny i pomysłowy Yergal zaproponował kolejne rozwiązanie, proponując, by zaufali Ty może, Pani Szczęścia. Odłamał sobie 3 knykcie, wręczył śmiałkom, by ci grą w kości rozstrzygnęli między sobą. Gdy Malar wrócił, uważając się za zwycięzcę, spór ku jego rozpaczy został już rozstrzygnięty w inny sposób. Tymora najbardziej sprzyjała Bane'owi, który dzięki zwycięstwu miał pierwszeństwo w wyborze domeny. Postanowił przez wieczność rządzić jako największy tyran, serca zasiewać nienawiścią, zatruwać i rozpoczywać spory między wszelkimi żywymi istotami, dzięki czemu wszystko będzie do niego należało. Drugie miejsce zajął Myrkul, potężny nekromanta. Wybrał dla siebie domenę umarłych, dzięki czemu przechytrzył Bane'a, ponieważ do niego ostatecznie trafi każdy z żyjących, niezależnie od tego, w jaki sposób zostanie zamordowany, nawet bogowie. Ostatnie miejsce zajął Baal, który jednak wykorzystał swój spryt i swą władzę objął domenę śmierci. Dzięki temu każdy, kto dzięki Bane'owi
do Myrkula przynieść będzie się musiał, najpierw pod władzę Baala się dostanie. Przez to miał prawo domagać się szacunku od dawnych towarzyszy, ponieważ mógł zniszczyć królestwo Bejna, mordując wszystkich jego wasali, zaś domenę Myrkula głodem mógł zamorzyć, powstrzymując śmierć. Takoż rozłączyły się drogi Martwej Trójki, zaś najbardziej zadowolony z tego wszystkiego był Jergal, uwolniony od dawnych obowiązków. Został skrybą spisującym los każdego, kto umrze. Po śmierci Myrkula służył Cirikowi, następnie Kelemworowi, obecnemu panu nieumarłych. Tutaj też kończy się ta część historii Jergala i Martwej Trójki. Zapraszam wszystkich serdecznie na kolejny film o zapomnianych krainach, zaś wkrótce dowiecie się nieco więcej o dalszych losach Baala, Bejna i Myrkula. Do zobaczenia.